łatach planów stadion miejski przy ulicy Zarzecze doczekał się modernizacji. Teraz, jak zapewnia Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania Urzędu Miejskiego, przyszedł czas na stadion lekkoatletyczny. Urząd Miejski rozpoczął już działania w tym kierunku. Wszystko konsultowane jest na bieżąco z Suwalskim Klubem Lekkoatletycznym. My jako klub, jako zarząd klubu uczestniczymy też w spotkaniach na etapie projektowania i inwestowania, a także na etapie jak gdyby składania dokumentacji i no, chcemy, żeby ten stadion no, już może w tym roku został wykonany, dokonała się modernizacja stadionu. Wszystko jednak zależy od decyzji ministerstwa. Suwalski stadion straszy już nie tylko zawodników, ale również przechodniów. Nie był modernizowany od ponad 20 lat. Ta nawierzchnia tartanowa nie była zmieniana, no i w tej chwili przy wyższych temperaturach dodatnich ta nawierzchnia po prostu się rozchodzi, a przez to tracimy, że nie możemy organizować wiele fajnych imprez sportowych, chociażby tego typu jak ostatnia impreza skali na rangę krajową. Miting lekkoatletyczny w roku 2004 odbyła się na tym stadionie i tutaj na tym stadionie również startował Tomasz Majewski, podwójny złoty medalista w pięciu kulą. Aby mogli startować i inni, konieczna jest modernizacja nie tylko nawierzchni tartanowej, ale całego obiektu. Szereg naprawdę prac remontowo-budowlanych jest uwzględnionych i przewidzianych. Liczymy tylko, czy też czekamy, tak samo i pan prezydent i wszyscy, którzy angażują się i biorą udział w tych pracach i projektowych i później już na etapie inwestycji, liczymy, czy też zabiegamy o to, żeby pozyskać dodatkowe środki, które będą pochodziły z Unii Europejskiej i będzie możliwe finansowanie i przy mniejszym zaangażowaniu własnych środków, czyli tutaj samorządu, Urzędu Miasta w Suwałkach. Czesław Rynkiewicz w ubiegłym tygodniu złożył wniosek o dofinansowanie projektu. Decyzję Ministerstwa Sportu powinniśmy poznać niebawem. 17-letni kierowca bez uprawnień rozbił kradzioną Hondę. Przed policją uciekał z prędkością przekraczającą 150 km na godzinę. Policyjny patrol zwrócił uwagę na Hondę na estońskich numerach z powodu bardzo młodego wyglądu kierowcy. Ruszyli w pościg za samochodem, gdy prowadzący auto nie zatrzymał się do kontroli. Sygnały świetlne i dźwiękowe spowodowały, że gwałtownie przyspieszył. Uciekał w stronę Budziska. W żubrynie najpierw wyprzedził jadący przed nim samochód osobowy z prawej strony, po czym próbował wyprzedzić cysternę. Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jej tył. Auto nie było jego własnością. Okazało się, że tablice rejestracyjne zostały skradzione w Estonii, natomiast samochód w Republice Czeskiej. 17-letni kierowca był trzeźwy, nie miał prawa jazdy. Został zatrzymany i trafił do aresztu. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jeden z najsłynniejszych polskich reżyserów, Krzysztof Zanussi, był gościem honorowym tegorocznego Wigraszka. Persona non grata, Serce na dłoni czy Suplement to tylko niektóre tytuły z dorobku filmowca. Choć urodził się w Polsce, w Warszawie, nie pracuje tu zbyt często. W Suwałkach opowiadał o pracy w teatrze. Ja prawie nie pracuję w Polsce w teatrze. Ja pracuję właściwie od 30 iluś lat wyłącznie za granicą. Zrobiłem w całym moim długim życiu 3 spektakle teatralne w Polsce i 1 operowy. Natomiast 40 parę innych produkcji miałem po kolei, najwięcej we Włoszech, w Niemczech, w Rosji, we Francji. No tak, ach, nawet jeszcze dalej, bo w Bułgarii na przykład nie tak dawno miałem jakiś swój spektakl. No więc to są, dlatego te spektakle, jak zawsze teatr, są lokalne i one są znane w danym kraju. Przed tygodniem, nawet mniej, w zeszły czwartek dosłownie miałem premierę we Włoszech niewielkiego spektaklu, który zdążyłem już wypuścić. Ja bardzo lubię teatr. Jako widz ja strasznie lubię teatr. Widz mnie bardzo, jako widz zawsze od dziecka chodziłem do teatru. Rodzice mnie puszczali nawet samego na sztuki. Miałem taki stosunek do teatru zawsze pełen wielkiego urzeczenia i nigdy nie chciałem chodzić za kulisy. Jak czasami rodzice chodzili jakieś aktorce czy aktorom i pogratulować, złożyć kwiaty, to ja prosiłem bardzo, żebym ja mógł nie chodzić. Bo ja się wstydziłem za kulisami. Mi było wstyd
że ja oglądam jakiegoś zmęczonego faceta, czy jakąś zmęczoną panią, a to przed chwilą była królowa, a to przed chwilą był cesarz. I ja wolałem zostać z tym złudzeniem. Mnie to bardzo krępowało, że za kulisami wszystko jest na niby, a jak siedziałem wśród publiczności, to wszystko było naprawdę. No stąd moja wielka sympatia do teatru. Zanussi pisze również sztuki, jednak w większości są one grane za granicą. Jak sam mówi, cieszy się, że w ogóle są wystawiane. Ja troszkę narzekam na polski teatr dzisiaj, ponieważ przeżywałem bardzo mocno jako kibic wielkie lata polskiego teatru. Takie lata, które najbardziej można zmierzyć tym, że do Polski przyjeżdżali najwięksi reżyserzy europejscy, no bo teatr jest tylko właściwie w Europie, przyjeżdżali Peter Stein, Peter Brook i po prostu ściągali z naszych spektakli. Potem u nich można było w teatrze zobaczyć jakieś odbicie pomysłów, które miał Konrad Swinarski, Jerzy Jarocki, Andrzej Wajda. Oni po prostu przychodzili do nas w poszukiwaniu inspiracji. W dzisiejszym Teatrze Polskim Zanussi widzi to, co było w Niemczech 30 lat temu. Według filmowca w polskim teatrze widać, że kliki zawłaszczają pewne obszary. Podstawy do tego doszukuje się w ubogim podłożu kulturalnym. Kraje, które nie mają bogatego podglebia kulturalnego, bardzo łatwo ulegają temu, że się ileś osób ze sobą zmówi. No w plastyce to jest gołym okiem widoczne. Kilka osób, którzy są kuratorami, umówili się, że będą orzekać, kto jest dobry, kto jest zły i nikt im nie ma siły stawić oporu. Akurat wydaje mi się, że ich sądy są zupełnie ciężycowe. Ale to bardzo łatwo tak bywa. No w teatrze jest kompletne przecież zawłaszczenie. Jest po prostu klika, która ten teatr w tej chwili trzyma w ręku i nie ma mowy, żeby ktoś tam się prześlizgnął. Już są dużo zdolniejsi reżyserzy, którym nie dają wyjść na scenę. Ja nie mam, chcę mówię zapytać. To bardzo obiektywnie, bo ja nie mam ochoty z nimi konkurować. Ja nie mam najmniejszej ochoty w Polsce nic wystawiać. Nie miałem nigdy. Mnie cieszy teatr, który mogę robić właśnie poza granicami Polski. Słowo i wielka literatura to właśnie to, co przede wszystkim interesuje Zanussiego w teatrze. Jednak ostatnio odkrył on zupełnie inną formę teatru. Najczęściej sztuka powstaje na wyniku spotkania. Najpierw teatr proponuje coś, czego ja nie chcę, potem ja proponuję teatrowi coś, czego on nie chce i potem się jakoś czasami dogadujemy i robimy to, czego i ja nie chcę, i teatr nie chce. No ale... ale tak jest na świecie. Ja się Państwu czymś innym pochwalę, bo chcę powiedzieć o czymś, co jest oryginalniejsze. Tam moje sądy o teatrze, to w końcu też jestem człowiekiem z branży, więc te sądy są nieobiektywne. Natomiast ja coś robię od wielu lat z wielką radością. Nikt o tym w Polsce nie słyszał, a jest to dość zabawne. Ja się dorobiłem do dużego domu pod Warszawą. Ja od kilkunastu lat uprawiam teatr domowy. To znaczy ja już się najeździłem w życiu, ja bez przerwy podróżuję. I ja się teraz zgadzam pracować za granicą pod warunkiem, że aktorzy przyjadą do mnie do domu. I takich spektakli wypuściłem już kilkanaście. Mam dość pokojów, mam ogród zimowy i aktorzy muszą ćwiczyć u mnie. Jest obok, za oknem, 9 psów, które ujadają. Moja żona gotowa jest gotować dla tych ludzi, a ja się z nimi w jakiś tam sposób zaprzyjaźniam. To jest zupełnie inny teatr. Ja taką mam alergię na teatr jako urząd, jako fabrykę, w której się produkuje spektakle. Dla tych aktorów, którzy spoglądają pod koniec próby na zegarek, bo już mają umówionego dentystę albo chałturę w radio. Na to dostałem alergii po latach. Ja tego no nie znoszę po prostu, nie muszę pracować w takich warunkach. Bo to się robi wszystko jedna wielka chałtura. I tymczasem tutaj przyjeżdżają mi jacyś ludzie, teraz miałem włoskich aktorów, no odciętych od świata, odciętych od makaronu, od wszystkiego, co lubią, zamkniętych gdzieś tam za wysokim murem. I te próby były cudowne zupełnie. No naprawdę wszyscyśmy mieli poczucie, że coś wspaniałego razem przeżywamy, bo byliśmy w takim właśnie zamknięciu, jak w czasach Moliera. Reżyser przyznaje, że lubi eksperymenty, więc kolejna sztuka, którą wystawi, odbędzie się w Ulan-Ude. Jest to stolica Buriacji w głębokiej Mongolii. Nigdy bym tam nie pojechał. Jechałem tam na parę dni, ale nie pojechałbym tam na miesiąc. Tymczasem grupa Buriatów przyjeżdża do mnie
Ja mam tylko ten problem, że ja ich troszkę jeszcze nie rozpoznaję. Tam jest dwóch aktorów w dwóch rolach i ja ciągle nie wiem, który jest który. Ale się z czasem nauczę, jak pomieszkają u mnie, to się przyzwyczaję. Natomiast to jest szalenie ciekawa kultura, to jest bardzo ciekawe plemię. I wystawiam z nimi po rosyjsku Camusa. No to trzeba robić w domu. Ja bym tam tego nie mógł robić na miejscu, wydawałoby się to śmieszne. Natomiast u mnie w domu siedzieć nad Camusem, wydaje mi się, że to będzie ciekawe. I to robię z ogromnym upodobaniem, mam tych projektów jeszcze kilka i zawsze się upieram, musicie do mnie przyjechać. Teraz Teatr Narodowy Czeski mi zaproponował moją własną sztukę, żebym ja wystawił. Ja się upieram, przyjeżdżajcie do mnie. To już jest takie spotkanie, gdzie i ja chcę tą sztukę i teatr chce, ale ja się upieram, proszę u mnie w domu. Podczas Wigraszka można było zobaczyć biograficzny film o życiu artysty pod tytułem Niepokój. Wyraźnie zaznaczone w nim jest dzieciństwo reżysera. Kto się urodził, tak jak ja się urodziłem na 3 miesiące przed wojną, to jak mam bawić dziennikarzy, to mówię, urodziłem się jako wyjątkowo zamożne niemowlę. No niewielki z tego pożytek, bo nic nie pamiętam. Podobno przez 3 miesiące byłem bardzo bogatym niemowlęciem, bo mój ojciec był zamożnym człowiekiem. Ja byłem późnym dzieckiem, więc były jakieś moskitiery na oknach. Była specjalna pielęgniarka, żeby mnie hodować. I hodowałem się przez 3 miesiące w luksusie. Po czym przyszły bombardowania i mama mi opowiadała, że właśnie po tym, jak już pierwszy wybuch bomby zerwał moskitiery w oknach i trzeba było biegiem gnać do piwnic, to się okazało, że można dziecko karmić wodą z kałuży, tylko trzeba ją przegotować na łyżce. Jeżeli pod łyżką jest świeczka, to ta woda się zagotuje, potem trzeba podmuchać, jak ostygnie, można dać dziecku do picia i też jest dobrze. I już nie musi być taka higiena jak przedtem. Ja dzięki temu w sensie nie mam żadnych alergii, bo hodowano mnie wodą z kałuży. Wiecie Państwo, to jest oczywiście już teraz aż groteskowe, jak się opowiada o tej młodości, dzieciństwie. Wojna z oczyma dziecka wygląda przeraźliwie, ale jest zupełnie inna. Ja jako dorosły człowiek, jak zacząłem się dowiadywać, co malowali surrealiści, zobaczyłem te płonące żyrafy, to miałem takie poczucie, że to jest takie niestosowne, jakieś głupoty malowali. Ja widziałem płonące żywcem konie, widziałem takie konie od Haberbusza, to była taka firma piwna w Warszawie i ona została tam stajnie, zostały zbombardowane napalmem i te konie biegały po takim wielkim polu, którym nas gnano do stacji Warszawa Zachodnia, żeby nas wsadzić do transportu i wieźć dalej do Oświęcimia. Z tego transportu udało nam się uciec, ale moja matka wypchnęła mnie z jadącego pociągu, po czym sama wyskoczyła. No wypychanie 5-letniego dziecka z pociągu w biegu to też jest przeżycie. Ja musiałam to zrozumieć, dlaczego ona coś robi takiego nieprzyjemnego dla mnie. Jeszcze obwiązała mnie kołdrą do tego. Ja wypadłem jak taka kukła, bo miałam związane ręce. No, ale przeżyłem, jak widzą Państwo, głowy sobie nie rozbiłem. Suwalski Festiwal Wigraszek od 12 lat przyciąga młodych aktorów z różnych państw. Teatr jest marzeniem wielu, jednak ciężko jest się do niego dostać. Klikę trzeba złamać w jakiś sposób. Kliki nie trwają długo, trwają po kilka lat, kilkanaście i potem się tworzą inne, nowe. Ważne jest, żeby była po prostu konkurencja, żeby było tak, że jest parę ośrodków opinii i że te opinie się nie zgadzają. Jak wszystko jest uporządkowane i wszyscy mówią to samo, to znaczy, że to jest sygnał ostrzegawczy, że z kulturą coś złego się dzieje. I tak się rzeczywiście teraz troszkę dzieje i w plastyce, i w teatrze, i w literaturze, i w poezji. I to jest niedobry znak. Może typowy dla krajów małych i średnich. W wielkich krajach to się nie zdarza, bo tej opinii publicznej nie można zdominować. A u nas wystarczy dostęp do kilku ośrodków formowania opinii publicznej i czasami jakaś grupa ludzi coś weźmie w ręce. Tak się chyba teraz stało, no ale to jest przejściowe. Wśród publiczności przeważali uczestnicy festiwalu. Chcieli usłyszeć jak najwięcej rad dotyczących aktorstwa. Przyszedłem tu, żeby posłuchać przede wszystkim doświadczonej osoby, która zna się na teatrze i nie tylko, która ma doświadczenie duże w kontaktach z innymi ludźmi, zajmuje się też teatrem i filmami i przeróżnymi rzeczami z ludźmi z zagranicy, że zna te osoby i poświęca im czas swój i osobiste życie również, kiedy zaprasza ich na próby. Myślę, że to przede wszystkim osoba, która dużo wie i zna się na tym, co robi. Zanussi popiera takie festiwale jak Wigraszek, bo to przede wszystkim szansa rozwoju dla młodych aktorów. My na kolejną edycję będziemy musieli poczekać do przyszłego lata.